kulisy programu Postaw na Milion. Jak na debiut mówię w telewizji, to nie było tak źle. Kto ukrywał się pod literackimi pseudonimami? Andrzej Jawień i Stanisław Andrzej Gruda. Karol Wojtyła, Aleksander Głowacki, Czesław Miłosz. Pseudonimy. No, na pseudonimach poległyśmy troszeczkę. Znaczy, mi pseudonimy, te, które były wymienione, nic nie mówiły. Wojtyła to go Lolkiem nazywali, ale to nie pseudonim, ale artysty literacki. Ja na początku myślałam o Wojtyle, że właśnie no, też... No, ty miałaś pierwsza dobra myśli. Tak. Wychodzi na to, że pierwsze dobre myśli trzeba było wstawiać, bo a potem, a może Miłosz? Czyli Karol. Pod pseudonimem Jan Syruć ukrywał się Czesław Miłosz w czasie okupacji. Karol Wojtyła, pierwsze skojarzenie, jak każde dzisiaj w czasie tej gry. Hawaje i tak będą. No. Tylko mówię, nie musimy zapracować na Hawaje, a nie wygrać. No to wygląda, że musimy zapracować, ale to też można zrobić. Uda się. To co? Czekamy. Tak. Wenecki podróżnik Marco Polo dotarł w swoich podróżach do Chin, na Karaiby, na Grenlandię, do Australii. Musimy zostać pustego. Został lądem. Ale musimy zostać pustego. Ja bym obstawił pół na pół na tych. Musimy zostać pustego, dobra. Chiny są stałym lądem. Pół na pół? Tak bym postawił. No. Tak na chłodno patrząc można było rozdzielić tak naprawdę te wszystkie pieniądze na te jednak trzy odpowiedzi, bo były trzy wyspy i stały ląd. Zasadą dedukcji, że jedna odpowiedź może totalnie nie pasować i po prostu ją uwzględnić, ale to jest każdy, że tak powiem, mądry po fakcie. Trudno. Straszne pieniądze w ręku. Ja się tak przed wami nie jeden milion. Zobaczymy. Nie. Naprawdę ja uważam, że bardzo fajna zabawa. Że dotarliśmy tu, gdzie jesteśmy i... Oczywiście. Tak można, myślę, że... Jakie doświadczenie. Podróż ślubną. O, dokładnie. Pojedziemy. Śladami Marco Polo. Tak jest. Będziemy miło wspominać na pewno. Które miasto znalazło się w 2014 roku na pierwszym miejscu rankingu miast najlepszych dla młodych ludzi według Gazety Wyborczej? Rzeszów, Warszawa, Zielona Góra, Rab. Rzeszów. Chodź. Rzeszów. No tak, spokojnie, tylko teraz musimy sobie to jakoś poukładać. Bo Zielona Góra to w ogóle nie wiem. Ale no to Radom. Właśnie, no to... Nie, na Radom i Zieloną Górę chyba nie wykluczmy od no to razu. Co, ale... Warszawę bym dawała. Warszawa, Rzeszów. Co w Zielonej Górze się dzieje? Nie wiem. Ale ile? Bo mówili coś. Pozdrawiam Zieloną Górę. Wydaje mi się, że będąc przed telewizorem i leżąc na kanapie, podobnie bym nie stawiał na Zieloną Górę, a tu jednak takie zaskoczenie, gdzie ta Zielona Góra wygrywa w rankingu. Zabawa była fajna, fajnie zobaczyć ten program od drugiej strony, te kulisy, jak to wszystko wygląda. Będziemy wiedzieć, że Zielona Góra jest obiecującym tak. miastem dla młodych ludzi. Wspólnie z córkami uprawiam troszeczkę sportu z nimi. One są lekkoatletkami, jedna i druga biega. Ja jestem pielęgniarką, pracuję w szpitalu. Ja jestem tegoroczną maturzystką i rozpoczynam studia, nowy etap w moim życiu. Tylko proszę cię, nie denerwuj się, jak się będziesz denerwowała, to nie będziesz myślała. Racja. No. Ja na jej wiedzę liczę. W tym programie mamy zamiar wygrać milion. A ja chciałabym opłacić studia moim córkom. Nazwy te kaszubki to jest... Tak, te kaszubki, tak. Możemy tak po kaszubsku miło mówić. Fajne miejsce kaszubki. Przyjechałyśmy z Bytowa. Byłem w Bytowie. Tak, ha? Jak? Podobało się? Podobało. Nie pamiętam zamku, wstyd się przyznać. Jesteśmy rodziną. Mieszkamy w Chorzowie wszyscy. Moja córka, syn i adorator córki. No, odciąć się, proszę bardzo. O, że nie mam kontakt z bazą. Ja jestem informatykiem i pracuję w banku. Ja również jestem informatykiem, co prawda innej branży, ale pracuję w przedsiębiorstwie tworzącym oprogramowanie. Natomiast ja również pracuję w banku, z tym, że jako doradca klienta. A ja dowożyłem wszystkim klientów, bo jestem taksówkarza. Jesteś Marcin. Marcin. Ja mam Marcin. Proszę się. Chowamy się tam. Chowamy się. Chowamy się. To my zapraszamy na grafię rodzinę. Czesowska. Proszę, idziecie. Zaczynamy grę w Postaw na Milion. Bądźcie z nami, oglądajcie nas, czekamy na was.